Sponsorem programu jest firma Bonimet, producent preparatu Urobon na nerki i drogi moczowe. Witam Państwa w programie Zioła dla Zdrowia. Dzisiaj powiem Państwu na temat infekcji dróg moczowych. Infekcje dróg moczowych pojawiają się u obu płci, tym że u kobiet pojawiają się w ciągu całego życia, a szczególnie nasilają się w okresie po porodzie, w ciąży. Natomiast u mężczyzn pojawiają się najczęściej w okresie, gdy mężczyźni zbliżają się do końca swojego życia, wtedy, kiedy mają powiększoną prostatę. Mocz, który zalega w pęcherzu moczowym u takich mężczyzn, ma tendencję do tego, że rozwijają się w nim bakterie. Najczęściej jest to bakteria Escherichia coli. Szacuje się, że u kobiet infekcje występują na tyle często, że co druga z pań taką infekcję przeżyła. Ważnym elementem jest to, aby trzymać się ciepło. Ojciec Grzegorz powiadał, że nerki lubią ciepło. Więc panie, zachęcam do tego, aby się ciepło ubierały. Może nawet jak będzie to na przekór pewnym modowym tendencjom. Pacjent, który cierpi na infekcje dróg moczowych, będzie skarżył się na złe samopoczucie. Może zgłaszać, iż ma podwyższoną temperaturę ciała. Chory będzie się skarżył także na częste oraz bolesne oddawanie moczu. Czasami gorączka nie jest potrzebna, aby zdiagnozować stan zapalny, ponieważ istotny jest ból przy oddawaniu moczu. Chory może informować, iż mocz ma zmieniony kolor, np. jest mętny, często podbarwiony krwią. Chory może odczuwać w przypadku infekcji dróg moczowych dolegliwości w całej jamie brzusznej, ale najczęściej lokalizacją typową w przypadku zwłaszcza zapaleń pęcherza moczowego jest tutaj w podbrzuszu powyżej spojenia łonowego bolesność uciskowa. Czasami te bóle, zwłaszcza gdy jest infekcją zajętą sanesą nerki, będą także w okolicy tutaj bocznego śródbrzusza. To są miejsca, gdzie rzutują się na ścianę jamy brzusznej nasze nerki. Czasami ból może schodzić w ten sposób, takim sznurkiem. Pacjenci tak czuję, tutaj właśnie odczuwam, tak jak schodzi mi coś przez brzuch. To sugeruje, że infekcja toczy się w moczowodach, bądź też schodzą w tych moczowodach kamienie bądź piasek. Możemy też wyczuć dolegliwości bolowe w czasie wstrząsania. Takiego wstrząsania tej okolicy, jeżeli jest tam infekcja dróg moczowych bądź kamica nerkowa, kamień się tkwi tam, więc wtedy też to będzie bolesne. Dolegliwości bólowe, które podaje chory z zakażeniem dróg moczowych, mogą się lokalizować, jak już powiedziałem, w okolicy lędziowej kręgosłupa i możemy to też zbadać delikatnie, wstrząsając tą okolicę. Oczywiście nie namawiam do jakichś eksperymentów medycznych, zostawmy to wszystko w rękach lekarza, ale też jedną rzecz możemy sami zrobić. Możemy na przykład sprawdzić, czy te dolegliwości bólowe tutaj, które są zlokalizowane w lędźwiach, są spowodowane kręgosłupem, czy też nerkami, bo okazuje się, że bardzo często te bóle, które tu się zlokalizują w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, są spowodowane chorobą kręgosłupa. I to jest na przykład tak, jeżeli pacjent przy skłonie do tyłu powoduje, że nasilają się dolegliwości bólowe, albo przy skłonie do przodu nasilają się dolegliwości bólowe, już to może sugerować, że są to dolegliwości kręgosłupowe. Czasami też warto sprawdzić skłony na boki, bądź też rotację tułowia. To, gdy pojawi się w tym momencie ból znacznie większy niż przy spoczynkowej pozycji, to sugerować będzie, że jest to zespół bólowy kręgosłupa. Istotną rolę w diagnostyce chorób zapalnych układu moczowego odgrywają badania laboratoryjne. Podstawowym badaniem jest badanie ogólne moczu. W przypadku infekcji dróg moczowych przy tym badaniu obserwujemy podwyższony poziom leukocytów, bakterii i czasami krwinek czerwonych. Infekcje dróg moczowych są leczone również w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. I te infekcje leczy się używając do tego dwóch rodzajów ziół. Można je łączyć z antybiotykami, stosować osobno. Są dobre w przypadku przewlekłych stanów, szczególnie dobre w tym przypadku, ale są również dobre w przypadku stanów ostrych. I jakie rodzaje ziół stosujemy? Pierwsze to mocz mieszanka ziołowa, tak jak to Państwo widzicie, ziółka w saszetkach do zaparzania, wygodna forma. Podajemy pacjentom zwykle w ostrym stanie dwie takie saszetki 2-3 razy dziennie. Natomiast można to oczywiście również zastosować pod postacią takich kropli ziołowych, jak tutaj Państwo widzicie, ale zawsze sugeruję, aby te preparaty były obficie dolewane, do nich była woda, dlatego że
Woda, płyny podawane w infekcjach dróg moczowych mają kardynalne znaczenie. A dlaczego? Zaraz się Państwo o tym przekonacie. Druga sprawa, taka druga grupa ziół, to te zioła pierwsze działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i moczopędnie. Tam efekt moczopędny jest niezwykle ważny. Ale stosujemy również żurawinę. Żurawina no, nie w postaci takich kandyzowanych owoców, choć skądinąd bardzo smacznych, ale z cukrem, więc cukier nie jest za dobrym sposobem w leczeniu chorób infekcyjnych. Raczej zalecamy stosowanie ekstraktów. Ekstraktów, tu Państwo widzicie kapsułki z ekstraktem z żurawiny, bardzo ładne, prawda? Takie czerwoniutkie, różowiutkie. I do tego ekstraktu dodaje się również ekstrakt z liścia pokrzywy i ziela skrzypu. Dlaczego? Dlatego właśnie, aby uzyskać ten efekt moczopędny. I połączenie ziół o działaniu moczopędnym przeciwzapalnym oraz żurawiny ma, to jest najlepsze połączenie w przypadku infekcji dróg moczowych. Dlaczego? Dlatego, że to zrozumieć, to musicie Państwo zrozumieć, jak jest zbudowana Escherichia coli. Escherichia coli, czyli E. coli, czyli pałeczka okrężnicy, to jest najczęstszy patogen, którym my się zakażamy i który najczęściej jest przyczyną stanów zapalnych dróg moczowych. I ta Escherichia coli zbudowana jest w sposób taki, że ma wypustki. Te wypustki łączą się ze sobą i tworzą sieć. Połączenia w postaci sieci powodują, iż ta sieć jest dość spoista i bardzo łatwo kolonizuje drogi moczowe. Te wewnętrzne ściany dróg moczowych są pokryte siatką Escherichii, która wzajemnie się wspiera i powoduje, że trudno ją z tego miejsca wypłukać. Stanowi taką sitwę, a z sitwami, jak Państwo wiecie, trudno się walczy. Ale mamy na te sitwy sposób. Otóż proszę sobie wyobrazić, że jak popatrzymy na Escherichię coli pod mikroskopem elektronowym i zobaczymy na nią w obecności ekstraktu żurawiny i bez żurawiny, to jej budowa się zmienia. Otóż ściana komórkowa tej pałeczki zmienia się w ten sposób, że te wypustki stają się mniejsze, a przez to sieć staje się mniej spoista, a przez to łatwo ją usunąć. Jeżeli Escherichia nie tworzy spoistej sieci, to dużo łatwiej ją wypłukać, używając moczopędnych środków, na przykład ziół moczopędnych, zwłaszcza gdy one mają jeszcze działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, niż gdybyśmy nie mieli. To można porównać do tego, że jak mamy na przykład patelnię z brudzoną tłuszczem, możemy nalać tam detergentu, jakiegoś płynu do mycia naczyń i wtedy ten tłuszcz od tych ścian odejdzie. Tak jak żurawina powoduje, że on odchodzi. Ale nie wystarczy sam detergent. Nie wystarczy sam płyn do mycia naczyń. Trzeba jeszcze dodać wody, żeby ten tłuszcz został wymyty z tej patelni. I tak samo działa połączenie żurawiny oraz ziół moczopędnych. Jedne, czyli żurawina, odlepia tą Escherichię od ścian dróg moczowych, a z kolei zioła moczopędne powodują, że wypłukuje się to wszystko i usuwa z dróg moczowych. To jest bardzo skuteczna metoda i mamy obserwację, że pacjenci, których się już antybiotyki nie imają, bo bakterie sobie oporność stworzyły wobec tych antybiotyków, one są wrażliwe, te bakterie, na to połączenie. Zwłaszcza się to tyczy takie leczenie osób o przewlekle chorych, na przykład panowie z przewrostem prostaty, bądź panie z nietrzymaniem moczu, czy też osoby, które mają obłożnie chore, leżą w łóżkach, nie poruszają się, bo wtedy ta infekcja dróg moczowych jest częstsza. Tak więc pamiętajcie Państwo o tym połączeniu, w połączeniu dwóch surowców zielarskich, ziół o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym oraz moczopędnym oraz ekstraktu z żurawiny, która to powoduje łatwiejsze odlepianie się bakterii od dróg moczowych. W audycji tej pokazałem Państwu sposób badania, diagnozowania nawet dróg moczowych. Pamiętajcie Państwo o tym, że do diagnostyki jest lekarz. On przede wszystkim powinien interpretować wyniki badań laboratoryjnych, interpretować to, co wynika z badania. Państwa wiedza, owszem, jest cenna, ale nie przeceniajcie jej. Od leczenia i diagnozowania jest lekarz.
aby leczyć się z infekcji dróg moczowych, trzeba dużo pić. Lepiej, żeby było te napary ziołowe z ziół moczopędnych, przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych, takich jak pokrzywa, skrzyp, krwawnik. To jest bardzo dobre połączenie. Do tego oczywiście stosować żurawinę, która poprawia i ułatwia odlepianie się ziół ze ścian dróg moczowych. Pamiętajcie też Państwo o tym, żeby się ciepło ubierać, bo ciepło, jak ojciec już powiedział, nerki lubią ciepło. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.